Dzisiaj... Gdzie on jest? Dzisiaj powiem do was kilka słów na temat sprawiedliwości Bożej. Bożej sprawiedliwości, a ludzkiej sprawiedliwości. Na tym świecie często ludzie myślą, że sprawiedliwość jest czymś, co jest wywołane przez człowieka. Ludzie myślą, że sprawiedliwość to bycie dobrym człowiekiem. Ludzie myślą, że poprzez taką sprawiedliwość, jak bycie dobrym człowiekiem, będą zbawieni i być może znajdą się w niebie. Ale to jest jedno wielkie diabelskie kłamstwo, ponieważ ludzka sprawiedliwość jest gównowarta. Ludzka sprawiedliwość musiała zostać przybita do krzyża przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus musiał przyjść na tą ziemię, aby ludzkie dążenie do sprawiedliwości zostało unicestwione. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego też musiał przyjść Jezus, aby każdy grzech człowieka, który jest niesprawiedliwością, został przybity do krzyża. Dzisiaj sprawiedliwy człowiek to człowiek, który uwierzył w sprawiedliwość Chrystusa, która się wykonała na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię po to, aby dokonać prawdziwej sprawiedliwości, aby usprawiedliwić każdego człowieka sprawiedliwością wieczną. A wieczna sprawiedliwość to sprawiedliwość taka, która przypisana jest każdemu człowiekowi, który uwierzył w dzieło krzyża Golgoty. Dzisiaj moją sprawiedliwością i to, że ja się nazywam sprawiedliwy, jest to, że uwierzyłem w dzieło krzyża Golgoty. To, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, który za mnie umarł na grzechy, stało się moją sprawiedliwością. Sprawiedliwością zatem jest Jezus Chrystus dla każdego człowieka, który prostym aktem decyzji uwierzył w dzieło krzyża Golgoty. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku prawdziwie pojednałem się z Jezusem Chrystusem i prawdziwie uwierzyłem w to, że On poniósł moją winę, wziął ją na siebie i umarł za mnie na krzyżu Golgoty. Ja byłem wcześniej człowiekiem, który popełniał różnego rodzaju przestępstwa, okradałem ludzi, siedziałem w więzieniu, brałem narkotyki i takie tego typu rzeczy. Ale kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, ja zrozumiałem, że to całe moje życie skazane jest na porażkę. Ja zrozumiałem, że nie wiem, co ze mną się stanie. Ja zrozumiałem to, że potrzebuję ratunku. Ja wtedy zacząłem prawdziwie szukać Boga. Prawdziwie zacząłem szukać Boga z miejsca, które się nazywało w pewnym sensie desperacją. I kiedy zawołałem do Jezusa, kiedy uwierzyłem w to osobiście, uwierzyłem w to, że On za mnie poniósł mój każdy grzech, to ja, jakby spadły ze mnie kajdany, zrozumiałem to, że największym kozakiem, który wykonał największe dzieło w dziejach ludzkości, jest ten Jezus, który poniósł za mnie karę na drzewie Golgoty. I dla każdego człowieka... Nie mogę. I dla każdego człowieka... Jeśli dotkniesz ten głośnik, to zadzwonię na policję, bo to jest zgłoszone na policję ewangelizacja publiczna. I teraz dla każdego człowieka, który wierzy w dzieło krzyża Golgoty. Nie interesuje mnie. I teraz dla każdego człowieka, który wierzy w dzieło krzyża Golgoty, tak jak dla mnie, jest ratunek. I tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. W 2014 roku pojednałem się prawdziwie z Bogiem i wtedy stałem się bezpieczny. Bezpiecznym człowiekiem staje się każdy człowiek, który wierzy w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. On wziął swój grzech, twój grzech. On wziął twój grzech na siebie. Wziął go na siebie. I jeśli ty staniesz przed Jezusem i osobiście uwierzysz w to, że On umarł za ciebie, podziękujesz Mu za to i staniesz się wdzięczny osobiście w swoim sercu, wtedy będziesz zbawiony. I to jest cała prostota.
prostota zbawienia polega na tym, że każdy człowiek, który przystępuje do tronu, który staje przed Bogiem i mówi: ja Ci, Ojcze, dziękuję za to, że Ty dałeś Jezusa, ja Ci dziękuję, Jezusie, za to, że Ty przelałeś swoją świętą krew za mnie. Każdy, kto wyzna Jezusa swoim Panem i uwierzy w sercu, że On wstał z martwych i dzisiaj króluje, będzie zbawiony. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Jestem człowiekiem, który prawdziwie pojednał się z Bogiem i który wie, jaką wartością jest Jezus Chrystus na tym świecie. Stoję tutaj dlatego, ponieważ czuję się bezpiecznie, ponieważ robię to, co podoba się mojemu Ojcu, a Ojciec, który jest w niebie, powiedział do każdego człowieka, aby szedł i głosił prawdę o Jego Synu. I prawda o Jezusie jest porażająco prosta. Bóg to dobry Ojciec, a dobry Ojciec chce, aby Jego dzieci, aby każde Jego dziecko było zbawione. I teraz Bóg dał prostą i najwspanialszą rzecz: Jezusa Chrystusa, który odkupił Ciebie z Twojego marnego postępowania. Jeśli tylko wstaniesz i uwierzysz w to, będziesz zbawiony, bo to wspaniały dar, dar Boga, dar Ojca. Dar Ojca to Jezus Chrystus, ten Jezus, który przynosi zbawienie. Ale prawdą jest to, że od małego religia mówi człowiekowi, że trzeba wypełniać dobre uczynki, a tym samym oddala dzieło krzyża Golgoty. Zatem jeśli przez dobre uczynki możesz zyskać przychylność Boga, to jednocześnie plujesz na krzyż, ponieważ krzyż Golgoty jest jedynym dobrym uczynkiem, jaki sam Bóg wykonał, abyś Ty, wierząc w Niego, dostąpił zbawienia. Ten świat idzie na zagładę. Jutro może powrócić Chrystus i wtedy z głupich min zmienią się miny niejednego człowieka, który nie pojednał się z Bogiem, w przerażenie, ponieważ Jezus przyjdzie po swój Kościół i odbierze swoich świętych i będzie razem z Nim królował w niebie. A każdy człowiek, który dzisiaj słucha moich słów i kpi sobie z tego, co ja tutaj głoszę, będzie zawstydzony, będzie przerażony, bo ja znam Boga i ja dzisiaj tutaj głoszę wam prawdę w Jego imieniu, prawdę o prostocie zbawienia. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to ja ci dzisiaj również mówię, że Jezus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty poniósł każdą chorobę. Jeżeli w to nie wierzysz, sprawdź i wystaw mnie na próbę. Jeśli jesteś chory w tym momencie, jeśli jesteś na wózku, jeśli masz jakąkolwiek chorobę, to ja położę dzisiaj na ciebie moje święte ręce i uzdrowię cię z każdej choroby, bo dziedziczę królestwo. I ty też możesz dzisiaj dziedziczyć królestwo, jeżeli uwierzysz w prosty sposób, tak jak ja